Jesteśmy nam polach doświadczalnych, gdzie mamy sporą presję chwastów, zarówno dwuliściennych, widzimy tutaj chabra, widzimy też mak polny, sporo innych chwastów, jest też miotła zbożowa. Te pola doświadczalne są miejscem, gdzie firma testuje różne rozwiązania do zwalczania zarówno jednych, jak i drugich chwastów. I chcemy właśnie przy tej okazji pokazać Wam te poletko, gdzie został zastosowany Lentipur Flo oraz preparat Saracen Delta. Oczywiście pierwszy z tych preparatów zapewni nam zwalczenie miotły zbożowej, natomiast Saracen Delta zawiera w sobie prolasulam, czyli substancję, która na pewno wyeliminuje najgorszy chwast, jakim jest pszczółka rzepna, a diklofenikan, który jest dołożony do tego saracenu, niszczy i na pewno tutaj nie ma chwastów typu piołek polny, typu przydacznik. To jest substancja też często stosowana właśnie w takich rozwiązaniach i zobaczcie, jest całkiem tutaj czysto. Oczywiście to rozwiązanie proponujemy do wczesnych takich zabiegów, czyli zaraz po ruszeniu wegetacji, ponieważ te substancje jednak dobrze działają na mniejsze chwasty. W późniejszych terminach owszem, ale trzeba by te dawki wtedy zwiększać. A w tych wczesnych zabiegach jak najbardziej to rozwiązanie wyjdzie na pewno, tak jak tutaj widzimy na tym załączonym obrazku. Natomiast no jest to też cenowo dosyć przystępne. Myślę, że warto się tym zainteresować. W dobie, kiedy tych preparatów jest coraz mniej, to rozwiązanie na pewno jest bardzo ciekawe. Dziękuję bardzo.